Dobrze, także witam was dzisiaj bardzo wszystkich serdecznie. Jeżeli zacznę kaszleć, nie przejmujcie się, mam paskudne zapalenie gardła i ledwo mówię, ale postaram się to jakoś zrobić normalnie. Chciałem wam tylko przypomnieć, dlatego robię ten filmik, że do jutra można odebrać sobie skrzynkę, która jest, wiecie, tak zawsze jak skrzynki. I w tym momencie z tej skrzynki wypada skórka na RCR-a, dwa detale święto środka jesieni, 1000 bojowych monet i jeden żeton na wzmocnienie. Także jak ktoś robi bojową drogę, to naprawdę warto, bo macie monety i macie żeton. Tu wam przypominam. No i oczywiście resztę. Także jeszcze polecę, zobaczymy ile mi się uda tutaj wam powiedzieć. Dobrze, także postaram się wam zaprezentować teraz najważniejsze ciekawostki tak na szybko. Czyli historyczne kamuflaże na amerykańskim, prawda, Abramsie. Będą, możecie sobie ten artykuł przeczytać, wyglądać one będą tak. Niedługo się powinny pojawić. Co to kamuflaże historyczne. Także to mi się akurat podoba. Lubię takie rzeczy w grach. Także poprzyglądnijcie sobie ten artykuł na głównej stronie. Co jeszcze ciekawego? PTS, jeżeli ktoś jest zainteresowany, w tym momencie druga aktualizacja PTS-a. Na razie jeszcze nie ma dostępu do tych 10-tierowych, 9-tierowych pojazdów. Mają one być dopiero w następnym. Ale zostały poprawione te niskotierowe, czyli TTB i Griffin. Też warto sobie przeczytać. Pamiętniki deweloperów, jeżeli chodzi o PvE. Zostało to zrobione tak, zostanie to... Nie będą zmieniane konsumable PvE. Czyli zostaną zostawione. Te, które są, a tych nowych, które się pojawiły na pierwszym PTS-ie, no i po prostu nie będzie, no i dzięki Bogu, niech tak zostanie. Jak ktoś chce poczytać o PvE, zapraszam. Ja wam tego nie przeczytam, bo po prostu nie dam rady, zaraz bym zaczął naprawdę kaszleć, a to jest bez sensu. Co jeszcze ciekawego? Obchody się do środka, to wam mówiłem, do jutra, jeżeli ktoś jeszcze nie odebrał, jest do odebrania skrzynka. Możecie sobie przeczytać artykuł też o nowym dowódcy. Ja go wam też zaprezentuję, jak trochę pozdrowię je z PTS-a, bo tam jest zrobiony i wydaje mi się, że to jest chyba najlepszy bully taki może być na niego. No, jeszcze się zobaczy. Także warto sobie o nim poczytać. Co jeszcze ciekawego tutaj widziałem? A, i jeżeli ktoś ma 30-bitowy system, będzie zakończona, to też jest bardzo ważna sprawa. Komile, wkrótce zakończymy zakończenie obsługi wersji 30-bitowej. Jest wytłumaczone dlaczego i tak dalej, i tak dalej. Po prostu będzie tylko AW chodziło pod systemami 64-bitowymi. Dobra, także to był bardzo, bardzo króciutki newsik. Ja was bardzo przepraszam, że tak mówię, ale naprawdę mam paskudne zapalenie gardła i praktycznie nie mogę mówić. Dobrze, to by było chyba na tyle. Także zapraszam na następny film, jak tylko pozdrowię je na tyle, że będę mógł mówić więcej rzeczy niż w tym momencie, to wam pokażę tego dowódcę z PTS-a, postaram się dorwać te kamuflaże i jeszcze pokażę wam dokładnie pojazdy, które już będą na nim poprawione. Także ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, zapraszam was do następnych materiałów, trzymajcie się i do zobaczenia.